COVID, ale przester, dobra, jednak nie. Bo zauważyłem na wykresie taki przester, że jednak sobie darujesz. Ja pierdolę. Dobra, to będzie spokojniej. Elo, elo, witam was w pierwszym odcinku Turu po Kozaka. Jest dzisiaj z nami gość Nicek. Siema, siema. No i Gabor Kupson, który się spóźnił. Heczko. No i po tym pięknym wstępie myślę, że można przejść do konkurencji. Jak ktoś ich nie zna, nie zna zasad, to może odcinek zerowy wejść. Na pewno będzie gdzieś link na 100%. Teraz ja zmieniam drużynę na obserwatora. No i sam na sam, proszę bardzo, płynne przejście. No i cyk, pierwszy strzał w pierwszej konkurencji, sam na sam. Będą trzy próby. Nicek tutaj porobił na łatwo Kupsona, jak widzieliśmy. Pykło. Na easy, to tutaj od razu przy okazji tej pięknej bramki spytamy cię, jaką masz rangę, jak długo grasz i co robisz poza roketem? No aktualnie mam platynę 1. A widzisz, to ci porobił Kupson? Dobra, tak, zbieramy boosta i druga akcja leci, tak płynnie teraz, bez cięcia szybko. No. I co tam grasz w ogóle poza roketem? No, poza roketem gramy w CS-a i w Mobile Legends też na telefonie oczywiście. Proszę bardzo, co ty Kupson jednak czasem obrani, to strzelce samo było, żeby było równo. Dobra. Czyli mówisz, że jesteś też na telefonie grasz w Mobile Legends, czyli najbardziej wymagającą grę. No tak, ale i jedną mzy. A jak długo grasz w Rocketa? Od kiedy? Kiedy zacząłeś? Od 2 lat. Od 2 lat, czyli zawodowiec praktycznie. No i dobra, no i w sumie to tyle z przywitania. Chcesz kogoś pozdrawić przy okazji sam na sam? No, pozdrawiam mojego ziomka Grzecha, który też gra w tą grę. Grzechu, jedyny Grzechu, którego znam, to jest Kret. A nie, ty go nie znasz. Możliwe, że go nie znam. Dobra, to tutaj trzecia akcja sam na sam. Na razie 10 punktów zdobyte i uwaga! Niestety Kupson wykazał się, przepraszam, Gabor wykazał się interwencją życia. Na rankedach nigdy takich by nie obronił, ale jak widzimy, czasem się zdarza na freeplayu. I przechodzimy do drugiej konkurencji. Proszę bardzo, druga konkurencja, rzuty kardę, Kupson, nie gadaj na chwilę. Czyli na razie Nicek tutaj wychodzi na prowadzenie w tabeli, zobaczymy jak mu pójdzie kolejna konkurencja. Wal śmiało. Tylko no. Kurde, jak to uderzy? No tak, żeby nie obronił najlepiej. Profesjonalnie. I myk! Zobacz, jaka bułeczka poleciała. Od poprzeczki. Od poprzeczki. No, dokładnie. Dobra, druga próba leci, leci. A nie, zapomniałem, że musi być ustawiony. Jasne. Nieważne. W sensie tak zacząłem się agresywnie lecieć z piłką, że stwierdziłem, że muszę zacząć coś mówić. Czekaj, o tu. No i proszę bardzo, drugi strzał, zmiana perspektywy, dynamiczna kamera, proszę bardzo, czy będzie gol? Czy puścisz matę? Ej, w ogóle cię nie widać z tej perspektywy Kupsona. Ajajaj. No i niestety interwencja najlepszego bramkarza na tym serwerze. Trzecia próba, czy będzie kolejna bramka i cyk, niedobrany. Ej, jak dobrze się walnie, to trudno to obronić chyba. No, to byś musiał ślepo się tu coś. No, na ślepo, jak w rzeczywistości, proszę bardzo, zachowane rzeczywistości. I myk, brameczka. Kolejna konkurencja. No i proszę bardzo, pierwsza próba poprzeczki. Czy trafi Nicek, czy nie trafi? O, to jest pytanie, zobaczmy. Podjazd i cyk. I trafi, yes. Proszę bardzo. Ej, fajnie to wygląda. Druga próba poprzeczki. Czy Nicek okaże się królem poprzeczek? Czy też nie do końca? Zobaczmy. Co to się zbiera. I cyk, nie. Kamery. I a zrazu jakimś cudem. I to dodatkowo bramka, jak widzimy tutaj zawodowo, nie dość, że poprzeczki, to jeszcze bramki strzela. Dobra. Trzecia próba, zmieniona pozycja, żeby nie było za łatwo, bo Nickowi za dobrze idzie. No i zobaczymy, czy trafi. Okej, tutaj widzimy, ma swoją rozgrzewkę przed każdym strzałem. Nie. Czy wejdzie? Jest! Nie ma, proszę bardzo. Stracone punkt. Jaka radość prowadzącego po nietrafieniu. No dobra, proszę państwa, ruchoma połówka, czyli trudniejsza konkurencja. W końcu jakieś trudniejsze, zobaczymy czy Nicek trafi. Przypominam, że bez odbicia musi wlecieć. Naprawdę trafiłeś? Ale odbiło się od poprzeczki. Ale to nie może się od ziemi odbić po prostu. A, no dobra. Druga próba, czy Nicek tym razem znowu trafi. Dajmy jakimś mocniejszym, żeby nie miał za łatwo.
Krzywą mocną jakąś, wiesz, żeby nie trafił. Proszę bardzo. O! Idealna chyba. Czy? Ja o, kurde, jedno. Doleciało. Ja, ale na bramkę, kurde. Ajajaj. 2-2. Czy, nie no, serio, to może być dobry wynik jakiś. Trzecia próba. Czy tym razem Nicek strzeli bezbłędnie? Ale, bo petarda wyleciała. Czy to wleci? Nie. Uwaga, nie doleci. No i jest stracony punkt, czyli da się stracić punkt. Nie no, to no generalnie tak. Nie było takie łatwe do strzelenia. Nie wiem, jak to Nicek zrobił. No nie, za łatwe to... podania, za lekkie piłki Kupson najpierw dał. Ale trudno, przechodzimy do kolejnej konkurencji. No to kolejna konkurencja, czyli siła strzału. Zobaczymy, czy ma parę w kole, Nicek. To jest ciekawa konkurencja, zwłaszcza w końcu konkurencja, w której Oktan może nie wygrać. Dawaj, ładuj. Zobaczymy, jaką technikę Nicek obejmie. Ajajajaj. Oj, chyba z 2 na godzinę jakoś leciało. Mogę zmienić auto? Nie. Nie, to jak to nie? 88 na godzinę. Nie, to jest słabo. To jest słabo. Chyba rekord słabości najpierw. W sumie rekord siły to też był. Dobra, druga próba. Czy będzie mocniej? Panie Nicku, proszę bez zmienienia auta. Cyk. Teraz chyba trochę mocniej było. Mocniej, zaraz było. Teraz było mocniej, no na pewno mocniej. Teraz było 107, kurde, ale pierdzielne. No. Ale tam to 88 to było. Ja pamiętam, że ten odcinku chyba też jest jeden. Nie mówimy o tym, dobra. Trzecia próba finałowa. Czynicek strzeli tym razem 123, też mniej. Dobrze, że mamy tą zawodową piłkę profesjonalną, co mierzy siłę strzału, tak jak wiadomo, na niektórych kanałach sportowych też piłka była, co mierzy prędkość strzału. I teraz 89, czyli... Teraz słabiej. No tak, słabiej, ale lepiej niż za pierwszym razem, chociaż nie wiem, czy więcej punktów to ci da. Żółwi karny, czyli ładuj piłkę z dachu. Dobra, będzie jedna próba, bo to jest konkurencja... O Jezus Maria. To jest konkurencja, tego żeby nie nadrobić punkty. Tego nie było, proszę. Proszę bardzo, Nicek tutaj profesjonalnie tego oddał strzał na out, ale było blisko. Jakby na przykład piłka jakimś, jakby trafiła w jakiś przejezdny samochód, to by mogła wlecieć. Kolejna konkurencja, czyli Wall Aerial. Jak pamiętamy, 10 punktów dla lamusów, co strzelam z odbiciem, a 15 dla profesjonalistów, co z powietrza trafią. No, lamusów. Proszę bardzo, Nicek leci. No. O coś jeszcze wszystkich pytałem, o co się zapomniałem. Zobaczmy, czy trafi bez odbicia, czy z odbiciem. No, jak widzimy, Nicek to lamus, więc nie trafi wcale. Druga próba. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego się zmienił wynik, to Kupson sobie postanowił strzelić jakby nigdy nic. No. No, dawaj. Strzelił po ziemi, on by Ariala nie trafił, to też warto dodać. Zobaczmy, czy tym razem Nickowi pójdzie lepiej. Zobaczmy, tutaj taktyka. Chyba wejdzie, ale... Nie. Ale blisko. Słupek, poprzeczka. To teraz spojenie. I ruszył po trzecią próbę, co? Nic. Zobaczmy, czy trafi. Tym razem chyba mu poszło najlepiej. Dobra. Czyli ta konkurencja nie była najlepsza w wykonaniu Piotrka Nicka. Zakręcony karny, czyli kolejna konkurencja. Jak sobie w niej poradzi Nicek? Przypominam, że to jest tylko jedna próba. I tylko z tabusta z daszku. Czy trafi szybciej się kręcić, 3, dziadzie? Nie ma tak wolno. 15 5, obrotów. 6, żeby ci się zakręciło 7, w kołpakach. 8, 9, 10. Serio to liczysz? Jedno. Będzie przyspieszone. I jedzie, ruszył. Zobaczmy, czy trafi... O kurde. Dawaj, nie trafi, słupek, proszę. No nie, kurczę, trafiło. Nie. Chyba będzie musiało być wprowadzone ograniczenie boosta. Ale mocnie. Ograniczenie boosta kiedyś będzie musiało być wprowadzone. Albo na przykład boost razy 10 siła, to będą najmocniej dopiero. No i teraz nadszedł czas na sprawdzenie rakietowej kontroli piłki Nicka, czyli trzymanie piłki na dachu. Maksymalnie 30 sekund, dwie próby, chyba że ci się uda jakąś zrobić maksymalny czas. Dawaj. Pokaż, jak to się robi. Pierwsza skąda minęła. Druga też. No nie. Ojojoj, spadła piłka. Ale można. 3 sekundy były co najmniej. Można jeszcze raz? No nie wiem, że dwie próby są. A, ty tu, dobra.
Mówię, że Stasik jest. Jak wcześniej próbowałem, to co drugi Ariel to długo mnie. No i dobrze, że jest Stasik, ma być. No właśnie. Miliony widzów kiedyś, wiesz, bo generalnie te odcinki z miesiąca na miesiąc rosną. Kiedyś będą najpopularniejszą serią z Rocketa na świecie. I cyk! Jedna sekunda już jest. Za mocno. Trzyma piłkę. Chyba pobił rekord dotychczasowy. A teraz wam powiem, już po wykonaniu konkurencji, coś ciekawego. Że Nicek przed na rozgrzewce był w tym dobry. Chyba. Ale czyli jednak jest jakiś stres? No jest stres, to bardzo nie. I to fajnie, powiem ci. Utrudnia konkurencję. Jak miałem tą próbę, to z dobrym 15. No tam luźno i ci powiedziałem, no dobra, już możesz to zrzucić, myślałem, że będzie na luź, a tutaj rekordowe 3 sekundy, tam 4. No i dobra, zapomniałem wspomnieć o jednym, czyli o tym, że jeżeli chcecie wziąć udział w Turbo Kozaku, napiszcie w komentarzu swoją platformę, napiszcie swój nick i napiszcie Nicek, nie, czekajcie, coś innego napiszcie. Napiszcie Doniczka, to będziecie mieli podwójne szanse na wystąpienie. Przez podwójne szanse mam na myśli, że tylko te osoby będę losował, więc... No to nieźle. Więc tak. No i jak chcecie jakieś zmiany w czymkolwiek, to piszcie śmiało. Dzisiaj był z nami Nicek, zwany też potocznie jako Piotr. Był też Gabor Kupson. Tak. No i pamiętajcie o udostępnianiu, łapkowaniu, komentowaniu, subowaniu, dzwonkowaniu i wszystkim, o czym nigdy nie wspominam, bo zapominam. Dobra, podsumowując, jak widzimy, Nicek nie tylko był pierwszym uczestnikiem, ale też jako pierwszy ustanowił rekord serii. No. Niesamowite, pierwszy w tabeli. Złota koronka, zobaczymy jak długo utrzyma swoje prowadzenie. No i to tyle z tego zakończenia, elo.